Cześć, Wydział Biologii i Biotechnologii zapala do nauki. Chodźcie ze mną tutaj. Rośliny. Dowiecie się, jak rośliny wykorzystują różne zasoby minerałów i energii, żeby rosnąć. Te i tamte mięsożerne. Te rośliny wydzielają enzymy, żeby pozyskać azot z ciała złapanych owadów. Dalej, chodźcie. Dalej zobaczymy, jak rośliny oddziaływują między sobą, wydzielają różne substancje i odstraszają chwasty na przykład. Zobaczcie tutaj. Przepraszam, dla telewizji miejsce. Tu pod mikroskopem widać, jak wydzielają specjalne substancje odstraszające inne szkodliwe rośliny rosnące w okolicy. A tak wygląda sorgo. Roślina przyszłości w czasie ocieplenia klimatu. Zapraszam teraz telewizję do drobnoustrojów. Nie widać, a mają potężne znaczenie dla biologii i biotechnologii w naszym otoczeniu i w przemyśle. Można też je używać do zadań artystycznych. Tutaj nasza maskotka w bibek, tutaj przeróżne dzieła sztuki, a tak naprawdę te bakterie są wykorzystywane w laboratorium do produkcji różnych substancji, a grzyby robią antybiotyki. Idziemy dalej. Okazuje się, że fizyka to jest bardzo ważna rzecz dla biologii. Mamy tutaj biofizyków, którzy pokazują, jak prąd przez nasze komórki przechodzi. Zobaczcie, przepraszam bardzo, telewizja na chwilę zrobi przerwę, można to włączyć. Dawajcie. Uwaga, zobaczcie. Jak następuje przepływ prądu. Zaraz tutaj jakieś. Powinny jakieś znaleźć się, nie widać tutaj. To trzeba włączyć chyba. Kula plazmowa, zobaczcie. Magic. Chodźmy dalej. Tam są genetycy i pokażą, że mutacja w jednym z 20 tysięcy genów powoduje zasadnicze różnice. Chodźcie, wciśnijmy się tutaj. Zobaczcie, tutaj są ogórki, jeszcze całkiem młode. Jedne prawie nie rosną, drugie rosną. Tu jest mutacja w jednym małym genie, a taka różnica. Ta roślina zamiast rosnąć tak długa na 2 metry jak na grządce, rośnie tylko na 40 centymetrów. Dziękuję bardzo. Zapraszam na studiowanie, zapraszam na dni SGGW. Jak nie w tym roku, to w następnym. U nas jest super. Spotkanie ze szczurem. Spotkanie ze szkieletem i same atrakcje, pieczątki, nagrody, balony i świetna zabawa.